imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam kolejny raz w odsłonie, w kolejnej odsłonie codziennika biblijnego. Dzisiaj środa, 6 grudnia. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie słowami dzisiejszych haseł. Pierwsze z nich zapisane jest w księdze proroka Izajasza w 60 rozdziale. Skończą się dni Twojej żałoby. Natomiast drugie hasło wyjęte jest z Ewangelii świętego Jana, z 1 rozdziału, 14 wiersz. Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. A słowo ciałem się stało. Na dźwięk tych słów nasze myśli biegną ku betlejemskiej nocy, którą tak czarująco opisuje ewangelista Łukasz w Ewangelii Godowej, w 2 rozdziale swojej Ewangelii. W jego historii, w jego opowiadaniu zawarty jest nie tylko opis wydarzeń tamtych dni betlejemskiej nocy, lecz zawarty jest również w tym słowie, w tej Ewangelii, symbol przyjścia Syna Bożego, symbol przyjścia na świat Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Apostoł Jan, bo on jest autorem dzisiejszych słów, był prostym rybakiem znad jeziora Genezaret. Żył podobnie jak my i zapewne różnie mu się powodziło. Ale nagle w jego życiu zaszło coś zupełnie nowego, bo spotkał nad jeziorem nauczyciela. Porzucił dotychczasowe zajęcie, porzucił dom i poszedł za nim. Nie przyszło mu to zapewne łatwo, bo wyjść z otoczenia, oderwać się od codzienności i oddać się bez reszty, bez żadnych zastrzeżeń nowej sprawie nie jest takie proste, nie jest łatwą rzeczą. A jednak Jan tak postąpił. Jego czyn znajduje wytłumaczenie właśnie w tym fakcie, iż słowo ciałem się stało, iż apostoł Jan ujrzał chwałę Jego i przyjął ją do swojego serca. Przyjął Jezusa, swego nauczyciela, jako swego nauczyciela do swojego serca. Zastanawiając się nad życiem apostoła Jana, zadajemy często pytania, czy właściwie postąpił, czy wybrał dobrze, czy też może źle. Idźmy dalej z tymi pytaniami i zastanówmy się, czy dobrze czynią ci, którzy tak jak apostoł Jan wybierają Jezusa Chrystusa za swojego przewodnika, za swojego Pana. To jest przecież odpowiedzialny wybór. Wiemy też dobrze, że wybranie tej drogi oznacza nie tylko radość uczniów Chrystusowych, ale również ich niedolę. Można więc pomyśleć, że taki wybór Jana był zły, że takie nasze wybory nie są trafne. Ale nie. Apostoł Jan nie miał żadnych wątpliwości, bo w jego sercu gościła niezachwiana pewność, że wybrał dobrze. Robiąc w życiu swoim miejsce dla słowa, które stało się ciałem, wybrał swoje szczęście, wybrał pokój, wybrał życie wieczne. Dzisiaj jest już 6 grudnia, a więc coraz szybciej zbliżamy się do tegorocznych świąt Bożego Narodzenia. Ale czy zastanawialiśmy się już nad tym, co nam te święta przynoszą? Po co nam te święta? Po co to całe świąteczne zamieszanie? Po co każdego roku idziemy do Betlejem? Otóż idziemy po czyste dziecięce skrzydła, po własną godność,
pogodność dzieci Bożych, idziemy po oczyszczenie, bo tam znajdujemy radość, tam znajdujemy nowe szczęście, znajdujemy pokój, nową ufność, znajdujemy siły. I to jest nasza odpowiedź na postawione wcześniej pytanie. Apostoł Jan wiedział dobrze, co postanawia, wybierając dla siebie betlejemskie dziecię, wybierając słowo, które stało się ciałem. Nasze życie, nasze przeżycia i doświadczenia z tym słowem utwierdziły również nas w przekonaniu, że ten, kto to słowo wybiera, czyni dobrze. Dlatego i my chciejmy dla tego słowa zrobić miejsce w swoim życiu. Dlatego i my chciejmy to słowo wybrać jako przewodnie w swoim życiu. Wiemy, jakie jest nasze życie. Znamy jego trudy, jego radosne strony. Wiemy, że czekają nas codziennie liczne obowiązki, które winniśmy wypełniać najsumienniej, jak tylko możemy. Wiemy, że czeka nas nieraz walka ze słabościami. Wiemy, że czeka nas w tym życiu walka z grzechem. Więcej. Wiemy, że niejedno jeszcze w życiu zrobimy nie tak, jak należało. To wiemy. Ale warto też pamiętać, że jest dla nas także droga powrotna do betlejemskiego żłobka, do betlejemskiego dziecięcia. Jest droga powrotna do oczyszczenia, droga powrotna po radość i pokój. I tą właśnie pewnością obdarowuje nas słowo, które się stało ciałem, gdy w nas zamieszka. I to dla nas jest niewyczerpanym źródłem radości adwentowej i źródłem radości godowej. Oby to słowo miało zawsze w naszym życiu, w naszych domach, wśród nas gotowe mieszkanie i gotowe miejsce. Tego w czasie adwentowym oraz w czasie nadchodzących świąt z całego serca wzajemnie sobie życzmy, aby słowo stało się ciałem także i w naszym życiu. Niechaj Bóg nam wszystkim błogosławi.